Dobrek, ja jestem Strzybor, a dziś zajmiemy się nowym tłabem. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka i komentarz, jeżeli chcecie więcej filmów z Destiny. Zaczynajmy. Na sam początek mamy wspomnienie o nowym cinematiku związanym z Upadłymi i Świętym 14. Jeśli go nie widzieliście, ukończcie cotygodniowe zadania. Żelazna Chorągiew zacznie się we wtorek 8 czerwca o godzinie 19 i zakończy się 15 czerwca o tej samej godzinie. Jako że sporo osób zainteresowało się transmogiem, Bungie wpadło na pomysł, żeby zrobić konkurs z kreacji. Aby wziąć udział w konkursie, przygotujcie sobie transmog i zróbcie zdjęcie na ekranie wyglądu, aby były widoczne zestaw pancerza i wybrane barwy. Możecie też zrobić zdjęcie gdzieś w terenie, za które można uzyskać dodatkowe punkty. Takie zdjęcia wrzućcie na Twitter lub Instagram z hashtagiem SplicerFashionShow. Zwycięzcy konkursu będą ogłoszeni pomiędzy 7 a 12 czerwca, a nagrodą jest taki emblemat. W raporcie poprawek mamy nowe powiadomienia o epilepsji. Docelowo będą wpisane na stałe do umowy licencyjnej i do tekstów sprzedaży w sklepach internetowych. Same problemy z efektami są trochę trudniejsze do naprawienia, poprawka ukaże się nieco później w tym roku. Teleportacji wrogów doświadczamy od startu Beyond Light. We wtorek Bungie zmieniło limit przepustowości serwerów. Powinno to trochę poprawić stan obecny, ale problem dalej będzie występował w aktywnościach, których ta zmiana nie dotyczy. Bungie jesteś świadome problemów z płynnością na PC. Starają się to łatać, ale nie obiecują, że rozwiążą ten problem całkowicie. Kiedy ukazało się wymazanie, nie dało się zdobyć z niego szczytowych nagród. Te nagrody będzie można zdobyć dopiero po 15 czerwca, gdy rozpocznie się cotygodniowe wyzwanie. Artykuły i kalendarz zostaną poprawione, by uwzględnić te zmiany. Co do hotfixu, to tak jak zapowiadano, w pustym zbiorniku na wyższych poziomach trudności będziemy mogli zdobyć poprawne egzotyki. Grzmot Archona i kroczący po Riz można zdobyć teraz z żelaznych engramów, zleceń i zakończenie meczy żelaznych rąki. Oraz zmiany balansów w podklasach stazy, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Bungie dalej analizuje wiele problemów, a te najważniejsze to kod Beagle na PlayStation 5, wyrzutnie grawitacyjne zabijają graczy w wymazaniu, jeśli podchodzi się do nich od tyłu, problemy z wczytywaniem, przez co niektórzy gracze i bronie są częściowo niewidoczni, nasycenie światłem mogą stracić tytani wyposażeni w moda konwerter energetyczny, jeśli rzucą tarczą, gdy ich superzdolność jest w połowie naładowana. W filmach tygodnia mamy kolejkę górską po przepowiedni oraz Calculating the Heat Force of Atheon's Stomp. W artach tygodnia mamy stepującego Ateona oraz ratunek. Powinniśmy spodziewać się szczegółów odnośnie dodatku Witch Queen tego lata. I na tym kończymy ten materiał. Pamiętajcie, że jeżeli Wam się podobał, zostawcie suba, lajka i komentarz. Mówił do Was Strzybor. Do zobaczenia.